Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w kolejnej sesji Zagrajmy w Rayman 2 Revolution. Poprzednim razem, w poprzedniej sesji poznaliśmy fabułę gry. Przeszliśmy w zasadzie pierwszy akt gry, bo doszliśmy w końcu do maski strażnika wody i lodu, czyli po prostu Axela. I ją w zasadzie zdobyliśmy. Polokus nam tutaj oczywiście również życzył powodzenia w dalszej przygodzie i sam nawet w jakiś tam sposób skomentował to, że nasza przygoda no nie będzie zbyt łatwa i musimy być na to przygotowani. No i co? Weźmy może wciśnijmy przycisk. No, całkiem ciekawy secret, nie powiem, że nie. W sumie może się trochę bardziej przybliżę, bo nie chcę też się jakoś super garbić. No, tutaj ładne grzybki, nie ma co. Ogólnie sama ta sekwencja w równinie minizaurów wygląda naprawdę bardzo ładnie. I jeszcze z poprzedniej sesji teraz będziemy musieli podążać za Clarkiem, idąc w stronę Globox House, czyli po prostu w stronę domu Globoxa, który w Revolution różni się praktycznie między Revolution a wersją na Dreamcasta. Hey, move away a bit. I wouldn't want to hurt you. Hey, Clark, wait for me. Zaczynamy, moi drodzy, drugi akt gry i w sumie wiecie co, założę okulary, ponieważ bardzo je lubię nosić, czemu by nie? A zapiszmy sobie, czemu by nie? Można. Mamy zresztą, sami widzicie, stage 3x10, ale tak oficjalnie to zaczynamy drugi akt gry, tak, w gwoli ścisłości. No dobra, Clark gdzieś sobie poleciał, jak widzieliście przed chwilą nam zniszczył tutaj dróżkę, więc teraz musimy zobaczyć, gdzie możemy iść. Mamy tutaj trzy strzałki. Jedna jakby powoduje, że wrócimy sobie do chatki Lee oraz do The East Plain. Tutaj z kolei mamy albo sklep Lee, chociaż wątpię, że to jest sklep Lee, Stone Circle oraz Globox House. A tutaj mamy menhirowe wzgórza, do których w sumie się teraz udamy, ponieważ to jest właśnie nasz główny poziom, za który musimy się zabrać. Macie tu nawet spoiler mały. Hey, be careful! This place is guarded by a walking shell. It seems you contain it by tiring it out. Thanks for the tip. No problem. No, więc robimy teraz menhirowe wzgórza, czyli poziom, który zupełnie inaczej wygląda w odróżnieniu od wersji na PS1, bo przypomnę, że w wersji na PS1 tej sekwencji w ogóle nie ma. Nie, może ktoś z was wie, może nie wie, ale tej dosłownie sekwencji nie ma w wersji na PS1. Zaraz się zainteresuję jakby tą rakietką. I też tego nie było w wersji na PS1, ponieważ to jest brane z wersji PC-towej, Dreamcastowej i każdej innej wersji nie przypominającej wersji na PS1. Więc jeżeli coś takiego ukazało się, znaczy jeżeli coś takiego nie było w sekcji, wersji na PS1, to wiedzcie, że po prostu Revolution bardziej jest wzorowane na wersji PC-towej. A skąd to może taki szary człowiek jak ja wiedzieć? Otóż chociażby też po tym. Co jest kurwa, czemu ja mam ciągle to engodowanie, what the fuck? Nie wiem, jakieś dziwne cięcie, wiecie co? Poczekajcie chwilę, ja zobaczę, jak to się nagrało. Dobra, jestem z powrotem. Wiecie co? Z tego co widzę, aż tak źle to się nie nagrało. Faktem są lekkie lagi, ale to nie wiem w sumie już teraz dlaczego tak to jest. Sprawdźmy może, czy tutaj nic nie ma.
Nie, dobra, poza tym przyciskiem i tej tajnej klatce, która jest pod nami, to w zasadzie nic nie ma. Więc dobra, możemy lecieć. Bravo! You've succeeded in taming the missile. Press the square button to accelerate and the cross button to jump off the missile. Warning! You cannot jump off the missile if you accelerate. Go! Widzieliście ten boost? Tego w ogóle nie ma w wersji na PS1, więc to jest kolejna rzecz, którą tutaj wersja na PS1 pominęła. Z jakiego powodu? Nie wiem. Nie jest mi bliżej za bardzo znany. Oczywiście tutaj jest informacja do wszystkich tych tam strażników, że mamy uważać dlatego, że oni śpią. Czyli po prostu innymi słowy, oni czuwają, więc mamy iść po cichutku, jeżeli chcemy pozwiedzać sobie. Ale jak widzicie, ja nawet nie musiałem nic robić, ja tylko po prostu sobie przyszedłem i już od razu się przebudzili. Swoją drogą, fajne siedzenia oni mają. Takie wygodne, mógłbym powiedzieć nawet. Zaryzykuję stwierdzenie, że są one wygodne. Bo mogą nie być. Ja nie wiem, ja swojej dupy tam nie grzeję. What? Tak, witajcie w bardzo ekskluzywnej ścieżce w tej oto wersji gry. Bo tego kompletnie, no mówię, nie ma w innej wersji poza tą. Tak więc miejcie to na uwadze. Dosłownie to jest ekskluzyw nad ekskluzywami, ale niestety tutaj nie przejdziemy, dlatego że nie posiadamy jednego upgrade'u, który by nam to umożliwił. Więc niestety musimy pogodzić się z naszym marnym losem i iść po prostu do przodu. Ale fajnie, że coś takiego zrobili w tej wersji gry. To, wiecie, taki lepszy smaczek, trochę powiew świeżości. A nie to, co mieliśmy w innych wersjach pokroju Dreamcast, PC, Nintendo 64, chociaż dobra, Nintendo 64 to jest pierwowzór, więc tutaj nie będę tykał. Wszystko się dobrze nagrywa? Wszystko się dobrze nagrywa. Dobra, lecimy z koksem. O, elo Carmen. Tak, wersję na PS1 zaczynamy właśnie od tej sekcji. Nie od tamtej, która była przed chwilą, tylko właściwie od tej. I ona w wersji na PS1 chyba jest podobna, chociaż tutaj niestety nie dam sobie ręki uciąć, że w podobny sposób klatkę zdobywaliśmy. Wiem, że z tym Kamehameha trochę ciężej jest mi w Revolution wystrzelić. Ale dobra, klatka jest zniszczona, więc tyle dobrze. Myślałem, że tutaj trzeba będzie, wiecie, mocniej naparzać. Swoją drogą, dla osób, które chcą się mnie zapytać, czy będę kupował upgrade'y w sklepie Lee, odpowiem prosto: tak, będę kupował upgrade'y. Tak więc ten let's play będzie taki, można by powiedzieć, pełno stuprocentowy. Ale ten poziom pięknie wygląda w Revolution, naprawdę. Serio, chyba ja mogę zaryzykować stwierdzenie, że Revolution to jest swego rodzaju remake. Naprawdę, bo to... Ja ciężko mi jest nazwać to jakby inną wersją, taką zupełnie inną od pozostałych. Dla mnie to taki bardziej remake Raymana dwójki. O, tutaj spowolnienie. Okej. Okay. Emulacja nie jest może stuprocentowo płynna. Ja pierdzielę, co ja tutaj najlepszego zrobiłem? Że go na hita wziąłem, nie? XD trochę. Ale tak, jak mogliście zobaczyć, w wersji na PS1 mieliśmy coś takiego, że po prostu nas druga rakieta goniła. No, tutaj czegoś takiego nie ma, ponieważ przypominam, że Revolution jest wzorowane na wersji PC-towej Nintendo 64, tylko wiadomo, z wieloma pozytywnymi i po prostu z wieloma zmianami. Co mi się oczywiście podoba. Okej, spoko, panie brzytwobrody. I mamy tutaj beczunię, dosłownie beczkę beczunię.
I to jest właśnie kolejna sekwencja, której nie było w wersji na PS1. Znaczy była, ale ona była bardziej skrócona. Więc nie mamy możliwości nawet tam się dostania, ponieważ tutaj w wersji na PC-ta, Nintendo 64, Dreamcasta i wiele innych byłby płomień, który pozwoliłby nam tą beczką przelecieć. Niestety tutaj musimy to dopiero odblokować w późniejszym poziomie, tak więc innymi słowy, H nam w D. Na chwilę obecną. Bez mydła. Clark, so it was you who wiped out all these pirates. Only 20 pirates against you? They didn't stand a chance. Hello, little buddy. You wanna arm wrestle? Hey, you don't look so good. Are you hurt? I must have swallowed something bad for me. To get better, I need some life potion. It's hidden near the entrance of the Marshes of Awakening, in a place called the Cave of Bad Dreams. Don't forget that name, or else the guard won't let you pass. The Cave of Bad Dreams? I won't forget. Hang in there. I'll go to the Marshes and get the elixir. Thanks, little buddy. No to w dużym skrócie dużo się dowiedzieliśmy z tej cutscenki. Przede wszystkim Clark pożar 20 robopiratów i coś prawdopodobnie mu uszkodziło żołądek. Prawdopodobnie jakaś śruba czy coś. I ponieważ się on źle czuje, wysyła nas do ponownie bagien zapomnienia, żebyśmy, no cóż, dostali się do tego drzewka, które było na końcu poziomu i podeszli do Jano, który zaprowadzi nas do nowej lokacji, czyli po prostu jaskinia złych snów. I tutaj ważne zwrócenie uwagi. Jaskinia złych snów fabularnie w wersji na PS1, bo teraz mówimy o wersji na PS1, działa się tak bez żadnej przyczyny. Znaczy wiadomo, tam było, że Clark się źle czuje, ale nie mieliśmy w ogóle żadnego dialogu z Jano na początku. Tylko dopiero Jano jakby poznaliśmy w Jaskini Złych Snów. Tutaj z kolei mamy przynajmniej jakieś, wiecie, wytłumaczenie fabularne co i jak. Dobra, ja sobie zapiszę i widzimy się teraz w Moczarach Przebudzenia. No, jak widać, nie do końca wróciliśmy, dlatego że teraz pojawiła się tutaj przed chwilą cutscenka, że robopiraci się pojawili, więc złóżmy im lanie, że tak powiem. No i pozbyliśmy się frajerów. A teraz wracamy do Moczarów Przebudzenia. Dlaczego ja w ogóle na to wcześniej powiedziałem bagna zapomnienia? Ktoś mi jest w stanie to wytłumaczyć w miarę sensownie? Za dużo Raymana 1, kurde.